Luzowanie obostrzeń. Od dziś ważne zmiany, od dziś kolejne luzowanie obostrzeń. Lista zmian. W niedzielę weszły w życie przepisy rozporządzenia łagodzące szereg obostrzeń. Dotyczą zwiększonej liczby uczestników spotkań i imprez, jak na przykład wesela, czy większej liczby osób w komunikacji miejskiej. Otwarte zostają sale zabaw dla dzieci, wraca możliwość organizowania targów, konferencji i wystaw. Rozporządzenie uchyla zapis ograniczający organizowanie zgromadzeń, który mówi, że zakazuje się organizowania lub udziału w zgromadzeniach w rozumieniu artykułu 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 rok. Prawo o zgromadzeniach. Przecinek z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia albo decyzji, w którym mówi ustawa o zgromadzeniach. Więcej osób na imprezach i w komunikacji publicznej z 50 do 150 osób podnosi dopuszczalną liczbę uczestników imprez i spotkań, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży. Z co najmniej 50% do co najmniej 25% spada obowiązkowa liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, które muszą pozostać wolne. Rozporządzenie uchyla zakaz urządzania gier hazardowych na automatach oraz działania kasyn. Powrót siłowni i klubów fitness. Działanie siłowni, klubów i centrów fitness będzie możliwe pod warunkiem zachowania reguły 1 osoba na 15 m2. Podobny jest warunek dopuszczalności działania sal zabaw, przy czym do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Rozporządzenie znosi nakaz mówiący, że działalność polegająca na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach jest dopuszczalna w ogródku gastronomicznym. Znosi się zakazy prowadzenia działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice, zakazy działania pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia, prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w domach i ośrodkach kultury, w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych. Wraca możliwość organizowania targów, konferencji i wystaw z limitem 1 osoba na 15 m2. Rozporządzenie przewiduje też możliwość szczepienia przeciwko koronawirusowi osób, które ukończyły 12 lat. Będzie ono możliwe od 7 czerwca.